Cześć! Jakiś czas temu obiecałam Wam film z przeglądem, analizą firmy Elmex, czyli firmą, która zajmuje się kompleksowo higieną jamy ustnej. Jest to marka, która, jak możemy słyszeć w reklamach, jest rekomendowana przez stomatologów. A czy naturalne podejście do pielęgnacji i higiena jamy ustnej, która jest rekomendowana przez stomatologów, mogą iść ze sobą w parze? Jak najbardziej! I mam nadzieję, że w dzisiejszym filmie zobaczycie dużo naprawdę fajnych, ciekawych produktów, także zapraszam serdecznie na materiał. I dla usystematyzowania, jedną z kwestii, która jeszcze kilka lat temu była kością niezgody, była kwestia fluoru, ponieważ gdzieś w środowisku takim altmedowym dało się słyszeć, że fluor zabija, że jest bardzo szkodliwy. Na ten temat robiłyśmy sobie całkowicie osobny film i obalałam ten mit, skąd to się w ogóle wzięło i jak to się przekłada do naszych europejskich standardów, bo te badania różne były robione w Ameryce, w USA, tam woda jest fluorowana, więc tam też jest inne podejście do mycia zębów. Tam po ostatnim myciu zębów nie przepłukuje się ust wodą, tylko właśnie pozostawia się te pasty w jamie ustnej. Na ten temat robiłam Wam osobny film, znajdziecie go też nie tylko tutaj u góry na karcie, też w opisie pod filmem, więc po tym dzisiejszym materiale, gdybyście chciały sobie przesłuchać, no to tam zapraszam, żeby lepiej poznać te kontrowersje, które gdzieś tam się toczyły wokół fluoru, ale tak sumując, summa summarum, teraz kilka lat później już wiemy, że u nas w Europie ta dawka fluoru, która jest w pastach do zębów, czy czasami w płynach do płukania jamy ustnej, ona jest nieszkodliwa, a wręcz jest bardzo dobroczynnie działająca na higienę jamy ustnej, ponieważ nie ma innego takiego pierwiastka, który by aż tak dobrze chronił szkliwo jak właśnie fluor. Są takie próby podejmowane, na przykład ksylitol czy jakieś inne związki, ale one nie dają aż tak dobrego efektu jak jednak fluor, co przekłada się na to, że po takim kilka lat temu boomie na te pasty bez fluoru, no jednak dużo osób szuka takich przyjaznych bardziej jednak jamie ustnej rozwiązań, czyli właśnie pasty, które mają fluor, ale żeby one były też dobre dla środowiska, nieszkodliwe dla organizmów wodnych, biodegradowalne i takie też staram się u mnie na kanale promować, więc bardzo często wspominam Wam o paście Elmex, bo ona właśnie jest pastą, która zawiera odpowiednią ilość fluoru, ale jednocześnie ma naprawdę krótki, konkretny, prosty, piękny, nieszkodliwy dla środowiska skład. No więc tak pomyślałam i też Wy, widząc Wasze entuzjastyczne podejście, też chciałybyście, żebyśmy sobie przejrzały całą markę Elmex, więc teraz właśnie do tego przejdziemy. I jak możecie zobaczyć, w ofercie firmy Elmex mamy zarówno Elmex przeciwpruchnicy, wersję dla dzieci, wersję sensitive i ochronę szkliwa Elmex. W ogóle, jeżeli dobrze pamiętam, to firma Elmex była polską firmą, ona chyba potem została wykupiona przez jakiś większy koncern, ale ogólnie to jest też firma, która gdzieś tam ma korzenie w Polsce, więc kolejna marka, która udowadnia, jak polskie kosmetyki naprawdę są robione z bardzo dużą świadomością i poszanowaniem dla środowiska. Przejdźmy więc do tej podstawowej serii przeciwpruchnicy. I skupmy się właśnie na tutaj produktach, które są oczywiście jakieś takie żele specjalistyczne. To pewnie są takie bardziej medyczne, woskowana nić dentystyczna. Zobaczymy, czy jest tam może nic odnośnie tego wosku, który jest w tej nici. Więc wiadomo, niektóre kwestie będą bardziej takie stomatologiczne, które warto omawiać ze swoim stomatologiem, z dentystą. Natomiast pod kątem takiego, wiecie, codziennej higieny jamy ustnej. Mam nadzieję, że ten film też będzie dla Was pomocny. Więc żel przeznaczony do stosowania profilaktyczne, do intensywnej profilaktywy próchnicy u dzieci leczniczo. Więc to może być właśnie taki trochę leczniczy preparat, ale zobaczmy, czy tutaj w ogóle jest gdzieś jego skład. No właśnie, tutaj chyba nie będzie, więc w to nie będę się chciała zagłębiać, bo ja jestem kosmetologiem, skupmy się na kosmetycznych kwestiach. Produkty medyczne zostawmy farmaceutom czy lekarzom, zwłaszcza, że tutaj właśnie jest wyszczególniona substancja czynna. Nie widzę też tutaj podanego jakichś substancji pomocniczych, nie muszą one być podane w produktach, w wyrobach farmaceutycznych, medycznych. Ale pasta do zębów Elmex przeciwpruchnicy, no to jak najbardziej tutaj już skład będziemy mieć. Aha, tak w ten sposób rozpisują składniki. Wolałabym znaleźć skład INCI rozpisany jako INCI.
Więc pytanie, czy tutaj takie będą podane? Chyba nie. Ale spróbujmy mimo wszystko jakoś podejść do tego składu. Gdyby mnie tutaj jakiś składnik, wiecie, wzbudził jakieś moje zastrzeżenia, to po prostu będziemy sobie to omawiać. I zobaczcie, skład tej pasty jest bardzo krótki, bardzo przyjemny. Wszystko jest w ogóle ciekawie rozpisane, że możecie się zapoznać konkretnie, do czego służy dana substancja. No i zobaczcie, jak patrzę na ten skład, to nie mam się tutaj czego doczepić. Tutaj tak naprawdę wszystko jest, wszystkie substancje są biodegradowalne, nieszkodliwe w żaden sposób dla środowiska i jak najbardziej naturalne. No i właśnie mamy tutaj dodatek fluoru. Na pewno tutaj gdzieś jest też rozpisane, jaka to jest dawka tego fluoru. No tutaj ta strona, powiem Wam, niefajnie jest rozpisana. Pracować jakoś bardzo nad tymi kosmetykami, fajnie by było, gdyby troszkę więcej informacji na stronie internetowej dawali właśnie dla takich dociekliwych, świadomych konsumentów, jak ja czy Wy. Bo na opakowaniu tej pasty pamiętam, że właśnie w składzie jest rozpisane, ile tam tego aminofluorku jest, bo używam tych past, więc wiem, co widzę na etykietce. Tutaj tego niestety nie piszę, nie jest napisane na stronie internetowej, nie ma też możliwości przewinąć sobie to opakowanie z każdej strony, żeby tam zobaczyć, więc szkoda, bo ogólnie Elmex no jest bardzo wyróżniającą się firmą pod tym kątem i chciałabym, żeby wszystkie te informacje były podane na stronie, tak wiecie, żeby każdy klient mógł się z tym zapoznać. Czy nić dentystyczna będzie miała skład? No niestety nie ma też składu wypisanego, jakby czy ten wosk, to jaki to jest wosk, nie? Też chciałabym się zapoznać, ale się niestety nie zapoznam. Kolejna pasta to jest wersja przeciwpruchnicy Whitening. Tu mamy korzyści i mamy składniki i zobaczcie, o i tutaj na przykład właśnie jest rozpisane i ile jest tego aminofluorku, więc też dla osób, które są takie bardziej dociekliwe, super, że tutaj to jest rozpisane. No właśnie wiedziałam, że to się pojawia na tych etykietkach, więc super, że tutaj to dali na stronie. I także tutaj patrząc na ten skład, jako osoba, która ma totalnie wygórowane oczekiwania pod względem składników Inci, nie mam się czego doczepić. Jest wszystko konkretnie. Jest tak, żeby to miało odpowiednią wartość pH. Jest odpowiedni smak, jest odpowiednia konsystencja, bo są tutaj substancje, które nadają konsystencję takiej paście, ale wszystkie one są biodegradowalne. Jest też coś, co będzie nam działało pielęgnująco, chociażby ten sorbitol, który jednocześnie jest taką substancją nawilżającą. Jest ta krzemionka, która będzie polerowała zęby, żeby były bielsze. No i przede wszystkim to, na czym dzisiaj bardzo chciałabym się skupić, no to właśnie obecność tego fluoru. Płyn do płukania jamy ustnej. I tutaj już właśnie mogę troszeczkę pokręcić nosem, ale tak naprawdę też nie ma tragedii. Myślę, że osoby, które decydują się na zakup takich, wiecie, na przykład drogeryjnych, marketowych kosmetyków i nie są jakoś bardzo zoomowane na skład, to biorąc Elmex robią i tak dużo lepszy wybór niż jakieś konkurencyjne marki. Bo popatrzcie, mamy tutaj ten fluor, więc ogólnie super. I tak naprawdę tutaj jedynie, jak gdzieś tam bym się czepiała tego glikolu propylenowego i tego PEG-u, że to nie są takie najbardziej substancje naturalne. One, jak widać, tutaj producent opisuje, dlaczego one akurat w tym kosmetyku są. Glikol propylenowy jako substancja stabilizująca, no i ten PEG-7, że też zapobiega oddzielaniu się wody, czyli też właśnie to są takie substancje emulgująco-stabilizujące. Okej, ja to rozumiem, natomiast myślę, że może dałoby się tutaj troszkę inaczej podziałać. Może firma nie będzie chciała tutaj nic zmieniać, wiadomo, to jest oczywiste, że mają jakąś całą recepturę, do którego klienci są przyzwyczajeni. Ale gdyby kiedyś chcieli zrobić jakąś taką serię, jakąś nową, to może tutaj mogłabym coś właśnie takiego podpowiedzieć, że troszeczkę z tym popracować. Zamiast glikolu propylenowego, na przykład propanediol, to spisze się naprawdę porównywalnie, a już myślę, że tacy właśnie konsumenci bardziej zzoomowani na naturalność gdzieś będą tym zainteresowani. Ale tak ogólnie rzecz ujmując, tak totalnie ogólnie patrząc w ten skład, patrząc też na to, komu Elmex jest dedykowany, tak? Jest w każdej markecie, w każdej drogerii, w każdej sieciówce. To jest super, naprawdę super. Chociaż osobiście, prywatnie, z racji mojej wielkiej zamiłowania do naturalnych produktów, wolę ten ziołowy płyn do płukania jamy ustnej, Sylweko. No ale Sylweko nie ma fluoru, a tu jest jednak fluor.
Jest też kwestia taka do omówienia ze stomatologiem, prawda? Pasta następna to jest neutralizator kwasów cukrowych, który działa na bezpośrednią przyczynę próchnicy. O proszę, czyli też taka innowacja, no super. I co my tutaj mamy? No i też mamy tutaj takiego jednego gagatka. Ogólnie rzecz ujmując, skład bardzo ciekawy, rzeczywiście bardziej bogaty w różne substancje aktywne niż ta podstawowa wersja Elmexu, więc widać, że rzeczywiście jest to mocniej ukierunkowane na ten problem, który tutaj producent, na który producent zwraca uwagę, więc nie są to tylko jakieś czcze zapewnienia marketingowe i fajnie, że nie jest to tak tylko, że się różni jakimś jednym składnikiem. Nie, tutaj zdecydowanie mamy węglan wapnia, mamy ten pirofosforan sodu, sacharynian sodu, argininę, o! Więc ogólnie jest tutaj więcej tych składników, które mają być na ten problem tutaj ukierunkowane. Natomiast właśnie taka tam gdzieś tam jedna uwaga, to jest SLS. No i znowu, oczywiście SLS jest substancją, która jest totalnie szeroko stosowana w tych takich szeroko dostępnych, marketowych produktach, więc jest to dla mnie zrozumiałe, że takie coś jest. I tak naprawdę jest to jedyna substancja, do której akurat w tej paście mogłabym się gdzieś tam przyczepić, ale ogólnie rzecz ujmując, no bardzo ładnie i również tutaj jest dodatek tego fluor. Następnie pasta kolejna i ona zawiera klinicznie sprawdzoną technologię fluorkucyny i fosforanu cynku, który pomaga zachować mocne zęby i zdrowe dziąsła. Czyli pewnie, jeżeli ktoś ma takie bardziej krwawiące dziąsła, no to może będzie to coś ciekawego. O! I słuchajcie, tu jest pięknie. Tu Aga daje okejkę. Słuchajcie, ja nawet o tej paście nie wiedziałam, bo ja przyznaję, no ten podstawowy Elmex to jak tylko są jakieś tam promocje w internecie, no to ja kupuję, wiecie, takie ilości, że ja całą półkę mam tym zawaloną, no ale no pasta do zębów, no to wiadomo, no schodzi jak woda, nie? Więc każda ilość zawsze zejdzie. Zwłaszcza też, że te Elmexy mają chyba 3 lata datę ważności, no to w 3 lata pastę do zębów, co za problem zużyć, nie? I słuchajcie, tutaj na przykład, zobaczcie, zamiast tego SLS-u dali taurynian. I to jest ciekawe rozwiązanie, bo myślę, że SLS i ten taurynian, one się troszeczkę od siebie różnią, ale jednak da się je zamiennie zastosować, tak sądzę, bez, jakby podmienili tutaj ten środek pianotwórczy ułatwiający usuwanie zanieczyszczeń tamten na ten i jednak bez jakiejś szkody dla całej formulacji. Dało się coś tutaj widzę podziałać i fajnie, to mi się podoba. Mamy też tutaj znacznie więcej tych różnych substancji aktywnych. Też właśnie kolejny detergent, substancja pianotwórcza, ok, więc tutaj wszystko będzie się dobrze nam pienić, wspaniale. Jest gliceryna, jest sorbitol. Tutaj producent zwraca uwagę, że to jest dla dobrej formulacji, ale sądzę, że nawet troszeczkę nawilżająco gdzieś tam na dziąsła mogłoby to zadziałać. Więc muszę przyznać, to akurat jest taka wersja, na którą ja sama będę chciała zwrócić szczególną uwagę, jak najbardziej tutaj fluor także jest. Przejdziemy sobie teraz do serii dla dzieci. I serię dla dzieciaków rozpoczynamy od płynu do płukania jamy ustnej. Również jest wspomniane, że zawiera aminofluor. Bardzo Was przepraszam, jeżeli seplenie. Mam aparat ortodontyczny i jestem na takim etapie swojej przygody z ortodoncją, gdzie zęby mi się już ze sobą nie stykają. Ciężko mi się mówi, ciężko mi się je, ale to idzie w dobrą stronę, bo tak miało być. Więc przepraszam, jeżeli nie zawsze wersja audio będzie idealna, najmocniej przepraszam, ale już powoli ortodoncja dobiega końca, więc niebawem będę już mówiła poprawnie. I tutaj, no słuchajcie, jest ten glikol propylenowy, jest ten PEG, czyli podobnie troszeczkę jak w tym płynie do płukania jamy ustnej dla osób dorosłych, ale tutaj być może, patrząc tak w skład, mogę tak dedukować, że te substancje są troszkę dalej w składzie, więc być może tutaj jest ich mniejsze stężenie, stąd będzie to też takie znacznie łagodniejsze dla delikatnych dziąseł dzieciaczków. Ale ogólnie też uważam, że jak na marketową propozycję, prosty, krótki skład, konkretny, fajnie. Pasta do zębów dla dzieci od 0 do 6 lat. I zobaczcie, jaki krótki, piękny skład. Tutaj ten fluor możecie zobaczyć, że jest mniej tych ppm-ów, czyli też jest to tak bardziej jakby dopasowane to stężenie do dziecka, do potrzeb dziecka.
ale składowo totalnie nie mam się do czego doczepić. Ten skład jest krótki, konkretny, wspaniały, więc jak najbardziej chcę Wam to rekomendować. Również wersja Junior, ta, która ma neutralizować kwasy cukrowe. I słuchajcie, no mamy bardzo zmianę na plus, bo zobaczcie, tutaj też nie mamy SLS-u, tylko mamy zmianę na glukozy laurylowy. I tutaj tak ogólnie rzecz ujmując i tak patrząc ogólnie, tutaj nie mam się do jakiego składnika doczepić. Więc jeżeli Was zainteresowała ten neutralizator kwasów cukrowych, wiecie, no oczywiście, kwestia też taka, jaką tam potrzebujecie, to stężenie tego fluoru i tam dalej, co Wam lekarz poleci, trzymajcie się tego, co mówi lekarz, oczywiście. Ale mogłabym Wam podpowiedzieć, że ta wersja dla dzieci jest taka naprawdę 100% natural, więc może to właśnie tą wersję warto byłoby wypróbować, jeżeli ta kwestia naturalności jest dla Was ważna, bo może też być tak, bo słuchajcie, tutaj, jeżeli dobrze widzę, to ta ilość ppm-ów jest całkiem okej, całkiem wysoka, takiego to jest wieku. O, odpowiednia dla takich starszych dzieciaczków. Słuchajcie, wiek 12 lat dla dziecka, to niektóre dzieci w wieku 12 lat to są wielkościowo równe jak ja. Ja jestem krasna, ja mam 1,60 m i naprawdę 1,60 m w wieku 12 lat w obecnych czasach to jest dość standardowy wzrost. Więc śmiem stwierdzić, że tutaj ta ilość fluoru być może się okaże dla Was jak najbardziej okej, a może się to troszeczkę różni gdzieś smakiem, może nie jest to aż tak mocno miętowe jak dla osób dorosłych. Kto wie, może miałyście, to dajcie znać. O, to jest też dobrze mi znana pasta, bo jak nie mogłam dostać tej klasycznej, to zazwyczaj wybierałam tą. I tutaj, tak, też właśnie do tego składu nie mam się co doczepić. Tutaj jest wyższa zawartość tych ppm-ów niż w tamtej wersji dla dzieci, bo to pewnie jest 6-12 lat. Tak. Totalnie nie mam się czego doczepić, totalnie piękny skład. I chyba z tego co pamiętam, właśnie to ta dla juniorów była taka troszkę mniej miętowa w odbiorze, chyba troszkę taka jakby delikatniejsza. Jakby po tej podstawowej wersji Elmexowej, nawet nie tej whitening, to ma taki efekt wrażenia, że te zęby są bielsze. A tutaj takie było, były bielsze, ale nie aż tak jak tej podstawowej. Ale ogólnie jako pasta, która ma przede wszystkim chronić zęby, było ok. No to juniorki mamy, no to przechodzimy do wersji, do serii Sensitive. I tutaj ja osobiście prywatnie muszę Wam powiedzieć, że niejednokrotnie zwracam uwagę na tę serię Sensitive, ale ciężko mi było znaleźć coś dla siebie. Mam wrażenie, że ta seria Sensitive składowo już jest mniej naturalna niż ta seria podstawowa, ale widząc, jak jest ta gama szeroka, mam szczerą nadzieję, że jednak uda mi się znaleźć coś dla siebie. Więc zaczynamy od pasty do zębów, która ma być też delikatnie wybielająca. No tutaj mamy SLS, już nawet nie SLES, tylko ten mocniejszy SLS. I co my tu jeszcze takiego mamy? Okej, czyli tak, mamy ten fluor, na którym najbardziej nam zależy. Mamy troszeczkę też takich substancji, które są porównywalne do tej podstawowej wersji, ale właśnie mamy tutaj ten środek akurat pianotwórczy, którego być może osoby bardziej zainteresowane naturalnością wolą unikać. Niemniej jednak ogólnie cały skład poza tą jedną, jedyną substancją jest bardzo ładny. Następnie, także ta wersja Sensitive, też delikatnie wybielająca. Tutaj jest jakaś inna technologia tej ochrony zębów. No to zobaczmy, tutaj się czymś różni. I co my tutaj mamy? O, tutaj jest też taka substancja, ta końcówka etna o tym wskazuje, że jest to substancja oksyetylenowana. Ten proces oksyetylenowania też nie jest za dobry dla środowiska. Na jego temat możecie posłuchać u mnie na kanale, całkiem osobny odcinek. Więc akurat osobiście też bym wybrała co innego, ale ponownie, patrząc holistycznie, na całą tą serię, komu to jest dedykowane, że to jest takie do szerokiego grona odbiorców w budżetowej cenie, to jest jak najbardziej też porządny kosmetyk. I chciałabym, wiecie co też mnie cieszy, jakby chciałabym na to zwrócić uwagę, że te pasty się pomiędzy sobą różnią. Bo czasem można znaleźć pasty jednego producenta, jak się patrzy w skład, to ma się wrażenie, że skład jest cały czas ten sam, cały czas ten sam, cały czas ten sam.
Łatwo jest sobie pomyśleć, no robi różne wersje, tylko wtłacza do różnych tubek i różnie to ogrywa marketingowo. To też nie do końca tak jest, bo ta krzemionka, która jest stosowana w pastach do zębów, która ma być taka właśnie oczyszczająco-wybielająca, ona ma różne stopnie mikronizacji. I ona w składzie Inci zawsze jest jako krzemionka, bo to zawsze jest krzemionka. Ale ona może być czasem drobniejsza, czasem grubsza, więc daje efekt mocniejszego ścierania albo delikatniejszego. Więc niektórzy producenci głównie zmieniają jakby tą ziarnistość, czasem dodają minimalnie większe ilości lub mniejsze jakieś substancji aktywnych, ale w składzie Inci może się to wydawać albo tożsame, albo bardzo do siebie zbliżone. To też Wam pragnę powiedzieć, że to nie jest tak, że ktoś nas nabija w butelkę i robi jeden kosmetyk, tylko rozlewa do różnych tubek i różnie to dystrybuuje marketingowo. Nie, to jest po prostu taka ciekawostka i żebyście o tym wiedziały. Natomiast tutaj do Elmexa nie mam żadnych zastrzeżeń. Widzę, że totalnie każda z tych past różni się od siebie i tak jak producent tutaj rekomenduje, to te pasty właśnie mają też inne składniki aktywne, troszkę inne bazy, inne te detergenty. No i to mnie osobiście bardzo zaskakuje. Pasta Sensibly. Aha, czyli tutaj mamy taką pastę bardzo podstawową do wrażliwych zębów, więc tu się spodziewam, że raczej skład będzie krótki i konkretny. Okej, czyli tutaj mamy ten składnik etylenowany i on ma być odpowiedni za tą technologię ochrony zębów. No ale tak naprawdę poza tą substancją totalnie nie mam się czego doczepić. Kolejna pasta ma wpływać nie tylko na wrażliwe zęby, ale też na przyczynę nadwrażliwości i przynosić natychmiastową ulgę. W serii podstawowej ta pasta zwróciła moją uwagę, więc zobaczmy, czy tutaj również będzie pozytywne zaskoczenie. To też nie jest substancja naturalna. To akurat jest substancja, która nie jest tak łatwo rozkładalna, może zalegać w środowisku, więc osobiście tych poloksamerów gdzieś tam staram się unikać i jakieś alternatywy. Ale poza tym jest bardzo okej. Okay. Nie mam tutaj czego więcej się doczepić. Z substancji pieniądzomyjących właśnie jest betaina kokamidopropylowa. Ten calcium carbonate, on też ma takie troszeczkę właściwości właśnie pieniące, że to pomaga czyścić, polerować zęby, bo on nie jest aż tak mocny jak klasyczny detergent, ale ogólnie też troszeczkę pomaga spienić taki kosmetyk. No i tutaj też na przykład takiego SLS-u na przykład nie widzę. Więc naprawdę Elmexy, pragnę to po raz kolejny podkreślić, i są bardzo tak naprawdę ciekawą opcją i takie jeden czy dwa składniki gdzieś tam obecne naprawdę dla wielu osób nie będą robić jakiejś szczególnej różnicy. Płyn do płukania jamy ustnej, no to zobaczmy tutaj. Podobnie jak w tym poprzednim, są te substancje, które gdzieś zwróciły moją taką uwagę. Też ten PVP jako substancja konsystencjotwórcza, no też nie jest to najbardziej naturalne rozwiązanie, ale patrząc pod kątem substancji aktywnych, że jest ta sacharyna. Tutaj mamy substancję, która zapobiega rozwojowi bakterii, drożdży, pleśni, więc szerokie spektrum działania. Ta substancja pochodzi z olejku anyżowego, taka pochodna i też ma działanie antyseptyczne. No słuchajcie, z anyżu to nawet czasami olejek anyżowy jest stosowany w jamie ustnej, na przykład czasem stomatolodzy nawet nakładają, więc naturalna substancja najbardziej. No i też mamy tutaj oczywiście ten fluor, który jest najbardziej wyróżniający i najistotniejszy, na czym dzisiaj też nam najbardziej zależy. Kolejna pastia wybielająca i do zębów wrażliwych. Delikatne wybielanie zębów. I tutaj co my... no i moje drogie, i to jest pasta, której szukałam. Wersja do zębów wrażliwych. Ja mam wrażliwe dziąsła i w ogóle, więc na to bym chciała zwrócić uwagę. I coś, co będzie też działało wybielająco i akurat tutaj do tego składu nie mam się do czego doczepić, więc to jest kolejna pasta firmy Elmex, na którą będę chciała zwrócić uwagę i którą będę chciała wypróbować. Ja kojarzę, że te Elmexy wersji whitening są na rynku, ale widziałyście same, ile jest tych wersji sensitive whitening i właśnie nie wiedziałam, że trafi się jakaś wersja, która będzie miała naturalny skład, bo ile razy patrzyłam na te Elmexy whiteningi zielone, to za każdym razem widziałam, że tam są pewne substancje, których unikam, a tu proszę, trafił się taki gagatek i teraz na pewno będę go bardziej szukać, bo będę go chciała wypróbować. O, terapeutyczna pasta do zębów, czyli to może być coś takiego bardziej leczniczego.
Nie no, chyba jest to kosmetyk, bo ma Inci jak takie standardowe Inci. No i słuchajcie, mamy kolejny sukces. Kolejny kosmetyk o pięknym składzie, kolejna pasta o całkowicie naturalnym składzie. A zobaczcie, nigdzie się tym nie chwalą. O, jesteśmy naturalną marką! Wow, 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 wow. Totalnie mega na plus. Też wersja terapeutyczna, ale delikatnie wybielająca. I co my tutaj znajdziemy? To już z tym SLS-em. Ale podobnie jak mówiłam wcześniej, poza tym jednym składnikiem nie mam się czego doczepić. Wersja sensitive i właśnie taka bardziej chroniąca szkliwo. Zobaczcie, też ten składnik detergent, na który zwracałam uwagę, że jest naprawdę fajnym zamiennikiem dla SLS-u. I tutaj podobnie nie mam się czego doczepić. Piękny, piękny składzik, co niesamowicie mnie cieszy. Wow, cieszę się, że robimy dzisiaj ten film i przejdźmy do ostatniego działu, ochrona szkliwa. Tutaj dosłownie dwie pasty. Pierwszą z nich jest pasta, która ma mieć technologię, która remineralizuje osłabione obszary szkliwa. I co my tutaj mamy? Okej, okay, tutaj też są inne składniki aktywne. Zobaczcie, degluconian sodu, chlorekcyny, zapobiega rozpuszczaniu szkliwa. Więc rzeczywiście tutaj też inne składniki aktywne. Ale ogólnie patrząc w ten skład, no nie mam się czego doczepić, więc zobaczcie, nawet tak zaawansowane technologicznie. O, chitozan pomaga zatrzymać aktywne składniki na powierzchni zębów. W ogóle chitozan, ojcu, to jest też taki związek, który jest pozyskiwany ze skorupek żuków. I znaczy inaczej, on pochodzi, on jest obecny naturalnie w skorupkach żuków. Nie jestem pewna, czy jego się w ten sposób wydobywa, czy może bardziej jakoś laboratoryjnie, no nie jestem technologiem. Ale rzeczywiście badania nad chitozanem w ogóle są prowadzone przez polskie instytucje i dziwię się, że bardziej nie są dostępne. Kilka lat temu miałam fantastyczną piankę na poparzenia słoneczne właśnie opartą o chitozan. Mega miło wspominam i fajnie widzieć ten składnik w tak zaawansowanym technologicznie produkcie, ale do czego właśnie wcześniej piję, że tak zaawansowana technologicznie pasta, tak dobroczynnie wpływająca na higienę jamy ustnej, zobaczcie, ma naturalny skład. I tu mamy chociażby kolejną odpowiedź na to pytanie postawione w początku tego filmu. Czy ochrona zębów, taka rekomendowana stomatologicznie, może iść w połączeniu z naturalnością i tymi preferencjami dotyczącymi ochrony środowiska, tą świadomością? Tak, jak najbardziej. I ostatni produkt to też jest pasta do zębów, Daily Repair. No, ten PEG, to tutaj bym się tak troszeczkę gdzieś tam jego czepiała, ale poza tym naprawdę pięknie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Cieszę się, że udało nam się wspólnie zobaczyć, co firma Elmex ma w swojej ofercie i jestem szczerze zaintrygowana, czym dalej będą nas zaskakiwać. Dajcie znać, czy macie jakieś swoje ulubione pasty z firmy Elmex. Może nie tylko pasty, może jeszcze coś innego, przecież oni mają te płyny do płukania, te produkty bardziej takie medyczne, czy szczoteczki do zębów. Ja z całą pewnością teraz jeszcze bardziej będę z sympatią spoglądać na rozwój firmy Elmex. I dziękuję, że byłyście dzisiaj ze mną. Widzimy się niebawem w kolejnym filmie. Wpadnijcie jeszcze na moją drogerię internetową Kosmetyczny Shop. Akurat u mnie pasty do zębów to jest kwestia jeszcze taka nie do końca rozwinięta, najmocniej przepraszam. Jestem wciąż w fazie rozwoju, ale naprawdę myślę mocno nad dalszym rozwojem, bo higiena jamy ustnej jest bądź co bądź no podstawowa. Ale jak szukacie jakichś innych kosmetyków, bardziej pielęgnacja skóry, włosów, coś do mycia, coś do higieny takiej bardziej podstawowej, no to wpadnijcie na Shopika. Dzięki za oglądanie i widzimy się niebawem. Do zobaczenia. Cześć!